wszystkim. Znowu po 7, przyciąg białej marki. Dobra, odpocząłem sobie w międzyczasie. Niektórym członkom drużyny troszkę zaczynało zdrowia brakować. No i dobra, wychodzimy. Zobaczymy, co tu nas chce skrzywdzić na zewnątrz. Na razie nic. Aha, dobra. Da nam się rozbroić? Fajnie. W takim razie idź przodem. Dobrze, że nas ostrzegła w ostatnim momencie. Okej. Co tu mamy? Syrena bestia, zjawa. Widmo, upiór, syrena bestia. Więc tak, proponuję zostawić paladyna tutaj. A wszyscy poza nim się cofną. I zajmą się tą grupą. Dobra, się cofnijcie trochę. Hey there. Fajnie byłoby się zająć syreną jak najszybciej. Dobra. Chcemy może krąg ochronny. Chociaż nie, i tak będziemy wychodzić z niego. Dorzućmy błogosławieństwo. Paladyn się zajmie tutaj wszystkimi. Bez problemu. Przynajmniej przytrzyma ich. Okej, dobra, wpadliśmy tutaj w widmo. Nie fajnie. Spróbujmy ją może zamęcić. No nie jest odporna na zamęt. To by nam dało sporo czasu, żeby się nią zająć. Okej, dobra. Z tyłu też nas tutaj atakują. Okej, dobra, coś przyniosło paladyna. I ogłuszyło. Ale dobra, niech sobie radzi. Może na razie nie zużywaj swoich ataków. Zużyjesz ją na syrenę. Trata mocy i kondycji. Przestraszenie. Oszołomienie, ogłuszenie. Dobra, rzućmy odporność na to ogłuszenie, bo to nas będzie dobijać. Chociaż nie, to jest tylko na jedną osobę, tak? Tak. Paraliż. Paraliż nas nie dotyczy. Nie, dotyczy jednak. Dobra, więc weźmy odporność na paraliż. A lot już oberwał mocno, niech użyje sobie magicznej osłony. Okej, dobra. Zajmij się tą syreną bestii. Syreną. Ty rzucisz odsłonięcie słabości. Okej, Alot nam pada. Już, tak szybko. Syrena go zjada. Niefajnie. Dobra. Jest dodatkowo ogłuszone. Możemy go przewrócić. Jeżeli zdążymy. Nie zdążyliśmy. Fajnie. Straciliśmy zaklęcie tylko. I zaraz po, tak, zaraz po odpoczynku będziemy mieli już rany. Fajnie, fajnie. Dobra. Ty użyj ryku. Ty możesz zjawą się zająć. Ty możesz strzelać do syreny. Nie zdążyliśmy zdjąć jej ten. Nie zdążyliśmy zdjąć jej
Znaczy założyć jej odsunięcia słabości. Szkoda. Ej. Dobra, teraz ty musisz dziki opór dać. Bo cię syrena zjada również. Albo dajmy sobie krąg obronny. Paladyn sobie daje radę. Bez problemu. Okej. Okay. Serce furii teraz. Możemy też cię wspomóc boskim piętnem. Okej, dobra, zajęliśmy się tym widmem. Teraz możemy się skupić na syrenie. Możemy też zdjąć upiora. Okej, ładnie. Okej, paladyna troszkę podjadają. Ale może się nałożyć rękami. Okej, dobra, sparaliżowali go. Ale co tam? Żyje dalej. Dobra, zajęliśmy się nimi. Więc teraz na tą syrenę. Moglibyśmy ponieść Alota, ale gdybyśmy go podnieśli, to byłaby szansa, żeby zginął kolejny raz, więc go nie będziemy podnosić. Dobra, syrena. Masz wpierdziel. Za to, co zrobiłaś Alotowi. A ty coś jeszcze masz? Aha. Możesz naryczeć również na nią. Ty nie masz już żadnych... Możesz jeszcze zakaz puścić. Okej, dobra, sparaliżowała nas. Nie będę marnował zakręcia na drugą odporność na paraliż. Okej, dobra. Czyli drugiego oddechu. Eder jest sparaliżowany, więc trochę... Oto podła bestia. Dobra. Otworzyć ogień. Ty nie jesteś sparaliżowana, to spróbuj zdjąć tą pułapkę. Dobra. Ty spróbuj tutaj podejść, a Eder tą stroną. Dobra. Okej, nie wiem, co walnęło w tą bestię, czy ona nie aktywowała czasem jakiejś pułapki, bo nic nie puszczałem w nią. Ale możemy to oczywiście zmienić. Kolumna wiary. Okej, chyba ją przewróciło. To ładnie. Co to robiło, barwa? Przerażenie u wrogów na obszarze działania. Ne. Nie będziemy przerażać duchów. Okej, dobra, syrena padła. Tylko parę niedobitków zostało. Dobra, ty może się odsyń. Okej, okay, i tak oberwałaś, ale przeżyłaś. Okej, okay, dobra. Nie było tak źle. Poza dla Lota, który teraz będzie dostał odmrożenie. Hard minus 15, redukcja obrażeń minus 8, zimno. Mhm. Co my tutaj jeszcze mamy? Dobra, ty idź przodem. Hej there. Wszelki wypadek, gdyby się jakieś tutaj inne pułapki pojawiły. Ale chyba się nic takiego nie stało. Dobra, to jeszcze mieliśmy jeden pokój. Ale do niego pójdziemy chyba na końcu. Gorąc. Czyżby ta bestia posługiwała się ogniem? Okej, fajny zestaw obozowy. Nam było trzeba.
Łapka. Zbrojona. Zdrowa kula. Nie wiem, po co mi te kule. Obcęgi, dłuta i bolce służyły do kształtowania metalu. Pokrywa je zaschnięta krew. Wyglądająca niemal jak rdza. Sterta rozbitych czaszek i zmierzonych kości. Większość z nich obróciła się w pył. Okej, okay. Huragan. To jest bardzo wartościowy zwój. Jest fajnie. Opal. Klucz do zbrojowni. Okay, nie wiem, czy to jest zbrojownia. Mhm. Zobaczymy. Dobra. To jest jakiś napis. Dziura prowadzi w głąb skały, krawędzie otworu wygląda się smalone i pokryte osadzą. Okej, czyli to nie był żaden napis. Hey there. Dobra, stawmy się. Sure. Aż na drugiej stronie czeka na nas walka. Dobra, stawmy się. To jest pierwsza linia. Podejdzie tutaj bliżej. Są jakieś syreny. Nie widać. Na razie. Kapłanie, podejdź bliżej. Zapuścisz im blask. Święty blask. Jak się tutaj zbliżą. W międzyczasie stara dobra kula ognia. 100%. Bardzo ładnie. Okej, Eder kogoś właśnie zatrzaskał jednym ciosem. Właśnie to niego miecz miał. Taką fajną opcję, że od czasu do czasu kogoś zatłuczę jednym ciosem. Okej, dobra, ty nie podejdziesz. To może po prostu wal do nich z łuku. Możesz im jeszcze przywalić. Ładnie. Eder znowu kogoś zatrzaskał. Dobra. Ty wal tutaj bezpiecznie. Okej, ładnie. Eder trochę obrywa, ale daje sobie radę. That's not very helpful. Okej, znowu kogoś zatrzaskał. Just like old times. Czy nie będziemy mu przeszkadzać w szturmie tych drzwi? Tylko zdejmiemy kuszników. Znowu. Ładnie. Zniszczenie nośników dusz. Yeah. Tak, Eder nie lubi zombie. Hey there. Dobra, podejdźmy tutaj bliżej. Right here. Jest jakaś tabliczka, ale nie ma żadnych napisów na niej. Okej, dobra, widma idą. Stawmy się. Skorzkniały duch. No, ma odporność na ogień chyba. How may I help? Syrena przyszła. Dobra, to walnijmy sobie odporność na paraliż. I będziemy walić w syrenę. Tylko się zbliży. Dobra. Możemy odsłonięcie słabości i walnąć? Możemy. Hey there. Most inconvenient. Okay, kogoś nas paraliżowało.
Okej, chyba złe. A, widmo jest sparaliżowane. Okej, dobra. To widmo sobie może być sparaliżowane. Dobra. Pojęcie słabości weszło ładnie. No to teraz wszyscy na nią. Okej, dobra, chyba złe rozkazy wydałem komuś, ale dobra. Skoro to już jesteś, użyj swojego barbarzyńskiego ciosu. Okej, tutaj się ruszyła jędza. Możesz się przewrócić, możesz. Tak, jak to poszła ta niewrażliwość na połowę drużyny, to właśnie był paraliż. Przynajmniej próba paraliżu. Rzuć na nią zaklęcie. Okej. A i to nadal może nas ogłuszać. Okej, ale powaliliśmy ją, fajnie. Zaraz padnie. I paladyn ją nawet dobił, fajnie. No i dobra. Przotnięte. Dobra, ciekawe. Dobra, i co my tu mamy? Kolejne pomieszczenie. Stół jest poznaczony koncentrycznymi liniami pęknięć, jakby rozbito go młodym lub buławą. Spod stołu wystają kościane ręce. Hey there. If you say so. Got it done. Okej, przeawansował. Barbarzynka. Okej, migoczące pączce, czy już coś takiego mamy? Mikstura płomiennej tarczy. Oraz pierwotna skała. Hey there. Okej. I wróciliśmy się z powrotem do pokoju. Nie wiem, czy coś tutaj ominęliśmy w tym pokoju. Nic ciekawego. Hey there. Hey there. Jakieś duchy. The records are here. Keep searching. Podarte zwaj... Is this safe, Curate Ilune? No, it's necessary. Darte zwoje i przerpane księgi walają się po podłodze koło półek. Tu mamy jakieś... Zwoje ognistego płomienia, pociski oraz huragan. Huragany są zawsze fajne. Co tutaj mamy? Ogrzej mocy. Mamy już takie kroniki par grunów. Nie chcę mi się czytać. Coś tutaj mamy? Kolejne huragany oraz ożywienie. Fajnie. Powieści par kreunów leżą otwarte i porzucone. Niektórym brakuje stronic. Hey there. Dobra. We'll give ourselves for the battery. Oni zdecydowanie to zrobili. Dobra, zostało nam już tylko to pomieszczenie. Quick save. Nie aż kości. To nie brzmi najlepiej. Right here. Z przodem. O! Już jest biała kuźnia. Co my tutaj mamy? Kości. Tłuczone, ale całe. Zebrane na kupę.
Kstura płomiennej tarczy, pierwotna woda, staw obozowy. Okej, okay, być może będziemy chcieli tutaj obozować. Aha. Aż coś mi mówi. The Guardians will hold the door as long as need be. Everyone else is ready. So few of us remain. Lord Abaddon, guide our hands and steel our hearts. Give us the mercy of your forge. Coś mi mówi, że coś się tutaj wydarzy. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Pierścień palących płomieni. Kolumna przyciąga twoją esencję. Wyczuwasz w niej tętno całego świata. Tutaj mamy chyba wyjście. Na kupce kości leży parę drobiazgów, brudne monety i podarte wstążki. Stopa drugańskiego żelaza, okej. Okay. Dobra, to wesymy. Barbarzynka poziom. Atletyka. Co jej możemy dać? Na sobie. Odzyskaj natychmiast. Po zabiciu przeciwnika nie musi czekać na odzyskanie gotowości, ale może na niezwłocznie zaatakować ponownie. Okej, okay, czyli takie rozpłatanie. Barbarzynka ukierunkowuje swój gniew w postaci fali energii, która powoduje obrażenia miażdżonej w szumie trafiające cele i krzyk. Ktoś na przykład odbija się o niej. Rzucia raz na potyczkę, obszar działania, długość 50 metrów, odbicie maksymalnie raz razy. Obrażenia miażdżone, oszołomienie. Smoczy skok, raz na potyczkę. Rzucając z rezerwy potężnej energii duchowej, barbarzyńca jest w stanie wskoczyć wysoko w powietrze i spaść na przeciwników. To mi się bardzo podoba. Nie wrócić na nawiązywanie walki, okej. Okay. Oko cyklonu. Przeciwnicy będący ponad jeden poziom niżej nie mogą nawiązać walki. Okej, to jest fajne. Obszar działania. Ostateczna zemsta barbarzyńcy, który przy zerowej trzymałości mech. Rządza krwi. Na sobie tempo ataku plus 20%. Rozbudzenie w pomiarze krwi, która zwiększa szybkość barbarzyńcy, jeżeli zabije przynajmniej dwóch wrogów. Mech. Zagrożenie. Sam obecny barbarzyńcy przeraża wrogów. Obszar działania 1 metr mdłości. Dziki sprint. 3 razy przed odpoczynkiem. Szybkość ruchu plus 3,5. Brak zatrzymania przy nawiązaniu walki. Brutalna siła. Okej, coś się nie dało, przetłumaczenie. Attack hard instead of odbicie if heart is lower. Okej, to brzmi ciekawie. Skrwawienie, obrażenia, kiedy wytrzymało się poniżej 50%. Szał. Raz na potyczkę, moc plus 4, kondycja plus 4, tempo ataku plus 33%, odbicie minus 10, zdrowie i wytrzymałość niewidoczna przez 13,8. Wiecie co, ten smoczy skok wygląda najfajniej. Ona często pojawia się w sytuacjach, w których przydałoby się szybko zmienić pozycję. Albo mogłaby wskoczyć powiedzmy na tylnią linię i tam szerzyć, szerzyć zamęt. Hey there. Abaddon worshippers. They pray to metal and ignore the fire that shapes it. Little wonder they didn't survive. Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Zrobię tutaj małe cięcie. W następnym odcinku zajmiemy się białą kuźnią i czymkolwiek, co może nas powstrzymać od obudzenia białej kuźni. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!